Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jesteśmy znowu w mojej bazie. W tej bazie, w której w sumie spędzam większość mojego czasu i nawet za bardzo wychodzić nie mogę. No więc widzowie, nie jest zbyt kolorowo, jest powiem więcej, smutno mi. Bardzo mi smutno, ponieważ muszę tutaj siedzieć i jest to, już troszkę mnie to męczy, nie będę ukrywał. Już bym najchętniej stąd wyszedł, no ale niestety sytuacja wygląda jak wygląda i za bardzo wyjść stąd nie mogę. Ale jesteśmy tutaj bezpieczni, tutaj mogę się czuć, że tak powiem, luźno. No i tutaj nawet jest dobrze, nie będę ukrywał, że jest git, nie? W sensie mogło być gorzej, na pewno jest fajne to, że jestem na Palionowie, a nie gdzieś jestem poza, więc jest jak najbardziej okej. No oczywiście widzowie, na samym starcie zostawcie łapkę w górę, im więcej łapek w górę będzie pod tym filmem, tym większa szansa na to, że tata hejtera pozwoli mi normalnie funkcjonować na Palionowie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że jak zobaczy waszą energię, to powie, dobra git, w sumie ma mocnych widzów, pozwala mu być na Palionowie. Może kiedyś znajdzie taka szansa na to, że będę w końcu, że tak powiem, wolny. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku muszę się... Widziałem tu nick. Akurat tu się patrzy teraz na skrzynkę. Czekajcie, co to był za nick? Kto to tu chodzi? Czekajcie, nie widzę go teraz. Nie widzę. O! Tata hejtera! O nie! O nie, widzowie. Oj, nie jest dobrze. Co on robi pod moją chatą? Dobra, czekajcie, może on sobie tu tylko przechodzi. O nie, krąży tu wokół tej chaty. Krąży wokół chaty. No stoi obok. Muszę być ciszej, ale krąży obok. Krąży dookoła tej chaty. Ej, dobra, wiecie co? Czekajcie, ja wypijam potem na niewidzialność. Tak dla bezpieczeństwa. W końcu po to ją mam, nie? Po to ją mam, więc lepiej, że tak powiem, jak to się mówi, dmuchać na zimne. Czekajcie, zejdę tutaj, nie wiem gdzie on jest, nie widzę go. Halo! Wiem, że mnie słyszysz. O nie. No co tam, uciekinierze? O nie, on tu łazi. No słyszę, że tutaj jesteś. Nie. Wyłaź z tego domku. Słuchajcie, widzowie, musimy stąd jakoś uciec. Dobra, ja tutaj mam takie przejście. Myślałem, że ci się uda ukryć. Czekajcie, widzowie, musimy cicho. Dobra, poleciał do góry, szybko teraz. Wcale nie jesteś taki cwany. Szybko, dobra. Dobra, wyszedłem dołem. Zrobiłem sobie takie przejście, nie mówiłem wam o tym, że to przejście mam, bo zrobiłem je dopiero wczoraj i patrzcie, jak dobrze, że je zrobiłem. Tylko ono, co to było? Wyłaś. On mi ostrzeliwuje chatę, co jest grane? Co on robi? Nie, on wybija mi szyby z okien. O kurczę, dobra. Ja jesteś. Wychodzę stąd, idę do domu. Co to było? O nie. Czy ktoś właśnie ucieka z domku? Jakieś kroki? Żadne kroki. No nie, widzowie, nie jest dobrze. Ała. Wlazłem sobie w tą różę u Dave'a, o nie. Dobra, ta niewidzialność póki co bardzo mi pomaga, ale on tu lata z tą bronią, nie jest, mamy taki przypał. Dobra, szybko do domu, widzowie, ja muszę zmienić broń, bo on widzę, że ma jakąś mocną broń, tutaj ta moja broń nic nie pomoże, ja potrzebuję tego shotguna, szybko schodzę na dół, tu, szybko, pyk, dobra, uwaga, schodzimy na dół, dobra, uwaga. Teraz tak, szybki shotgun. Ta broń, którą ja mam, ona mi nic nie pomoże. Czuję to, że ona totalnie zawiodłaby mnie w tej sytuacji całkowicie. Dobra, jaką ja to potrzebuję? Potrzebuję tą amunicję. Dobra, bierzemy te dwie amunicje, murujemy to i wychodzimy z shotgunem. To jest jedyne, co mi teraz może pomóc. Shotgun? Ja nie wiem, jak on od shotguna nie padnie, to jest koniec, to ja nie wiem. No te bronie... Ty się skryjesz. Chodź tu do mnie, chodź. Nie, on siedzi tu przed tym... Przed moją chatą stoi. No nie, on wie doskonale, gdzie ja jestem, on się ze mną bawi tak. Dobra, czekajcie, wyjdziemy bokiem, tutaj na przykład sobie wyjdziemy, dobra. Otwieram te drzwi, mam nadzieję, że on tego nie słyszy. Dobra. Uchodzi. Dobra, powoli. Dobra, co on tu kombinuje? On ewidentnie przed moją chatą stoi. Dobra, czy ja mam w niego strzelać? Czy ja jestem... Nie, jestem niewidzialny, ale jak trzymam tą broń, to na pierwszej osobie... Co to było? Słyszałem przeładowanie. O nie. Kto tu jest? O nie, jest dobrze, nie. Przyznaj się! W tym momencie! Nie jest dobrze. O nie, on z bazuką lata znowu pod tą moją chatą. Dobra, wyłaź, bo to wysadzę. Rozwalam to. Dobra.
Lecę stąd. O nie, nie, jest przypał. Dobra, lecę tu, wracam z powrotem na tą wioskę. Wracam z powrotem tutaj, muszę się schować z powrotem w tej bazie, albo nie wiem, przez ten most przebiegam. Dobra, lecimy tu, dobra. Gdzie on idzie? On idzie gdzieś za mną? Dobra, on tam został. O! Czemu jestem widzialny? Już? Gdzie jesteś? Dobra, chowam się tu. Dlaczego ja się nagle zrobiłem widzialny? Co się stało? Dlaczego nagle jestem widzialny? Dobra, gdzie ja mam? Nie widziałem z tej kolejnej płoty. O nie, co za lipa. Dobra, czekajcie, idę tym tunelem, dołem. Ale muszę powoli, bo mój nick może zobaczyć. Dlaczego on mi ściągnął efekt? To na pewno nie jest 8 minut, ja widzę, że nagrywa mi się nawet 5 minut dopiero. Więc niemożliwe, żeby mi zeszła potka, miałem 8-minutową potę na niewidzialność. Ej, dobra, tu jest jakiś przypał, to tak być nie może, dobra, lecę powoli. Nie wiem, gdzie mam teraz iść w ogóle. Dobra, on pewnie... Nie wiem, gdzie on jest w ogóle. Ale on tam gdzieś strzela. On tam jest, dobra. Muszę iść na chatę, ja na chacie mam chyba jakieś poty. Mi się wydaje, że coś tam było. Więc muszę znaleźć jakąś potę na niewidzialność, bo ja bez tego jestem totalnie bezbronny. Ja tyle tych potek na niewidzialność zrobiłem i ja nie mam żadnej przy sobie. Dlaczego jestem taki głupi i nie wziąłem więcej ich ze sobą? Nie wiem, to jest jakiś wielki błąd popełniłem. Dobra, no w ostateczności będę musiał się z nim strzelać, nie? Ale ja mam wrażenie, że ja tym shotgunem to ja mogę mu co najwyżej, że tak powiem, stopę pomasować, no. Bo to jest za słaba broń jak na niego. On jest w ogóle game moda, mam strzela jakoś. On w ogóle ma jakąś ulepszoną tą broń z tego co widziałem. To jest nienormalne, dobra. O nie, on tu chodzi, jest u mnie na chacie, przegląda mi skrzynki. Co ja mam teraz zrobić? Nie, dobra, ja nie wiem gdzie mam wyjść. No nie mogę tutaj wyjść, bo mnie zobaczy. Kurczę, dobra, ale lipa. Dobra, widzowie, i plan inny w takim razie. Wracam z powrotem i lecę do mojego drzewa. Tam też powinienem mieć potę, bo ja ją tam kiedyś miałem. Tylko nie wiem, czy nadal tam jest. Dobra, uwaga, otworzyłem to przejście. Przechodzimy sobie tędy. I tutaj, teraz tak powoli, żeby on mnie nie usłyszał tylko. Więc ja muszę ciągle iść na shifcie, bo jak on zobaczy mój nick, to jest totalna lipa. Więc na shifcie, powolutku do przodu, przejdę tam, chociaż jak on był u mnie na chacie, to ja wiecie co, teraz mogę szybkim sprintem walnąć. To dobra, szybki sprint, może tego nie zauważy. Szybki sprint, bo tu jest strasznie ciemno, byśmy to szli 3 godziny. Dobra, szybki sprint, o! Dobra, już shift, dobra. Tutaj, okej. Musimy przeskoczyć tu, tu jest totalnie ciemno, nie mam żadnej pochodni. Ale dobra, przechodzimy tu. Dobra, i tu jest wyjście, dobra, tu jest przycisk. Dobra, lecimy tu. Mam nadzieję, że tu jest jakaś pota. Co on tu robi? Widziałem go, że on tu przechodził. Co jest grane, co on tutaj robi? Dobra, czekajcie, on tu jest dalej? Nie, proszę mi nic nie rób! Co ty robisz? Dlaczego to nic nie robi? Dlaczego? Porozmawiajmy! Aj, słuchaj, jesteś taki sam jak ten twój Żabson. Taki sam fałszywy jesteś, wiesz co? Ja myślałem, że naprawdę się ogarniesz. Wsłuchaj tą broń, w ogóle co ty myślisz? Proszę mi nie robić krzywdy, proszę. Odejm ją! Dobra, oddam tą broń. W tym momencie. Proszę. Dobra, i drugą też. Wracaj tu! Szybko! Czy ty nie uciekniesz mi? Nie. To twój koniec. Myślałem, że mnie zauważy. Ała, widzowie, ale mnie głowa boli. Co jest grane? Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce w ogóle? Co to jest za jakiś... Jestem w więzieniu! Ja jestem w jakimś więzieniu zamknięty. To się nie mieści mi w głowie. Dobra, czekajcie, to jest jakaś beczka. Co to jest? Stary klucz? Co to tu robi? Co to są za rzeczy w ogóle? Dobra, ale mam przynajmniej żarcie, to jest zawsze coś, dobra. Biorę to. Stary klucz, wezmę ten stary klucz. Dobra, jestem w więzieniu w końcu, to taki stary klucz może się przydać. Nie powiem, że nie, no ale... Co to było? A tu jest telefon jakiś! Halo? 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 Słyszysz mnie? Słyszę. No, jak tam ci się podoba nowa klitka? No niezbyt fajnie, ale dlaczego ja tu jestem? Proszę mnie stąd wypuścić, ja... Słuchaj, powiem ci tak i króciutko. No. Zasłużyłeś na to razem ze swoim koleżką Żabsonem. Obaj jesteście zdrajcami. No, halo? jeszcze zaraz tutaj będzie. Dobra, słuchaj, wypuść nas, znaczy wypuść mnie, po co to robisz? Ja was nie wypuszczę, Po co to robisz? Bo zasłużyliście na to. Skończycie tutaj marnie.
Że, no nie, no nie, błagam. Błagam, nie no, halo. Jesteś tam jeszcze? Co? Dobra, ja wolę żyć przerywa poza coś. Ja wolę żyć przerywa. Poza... Ja poza palionowem wolę żyć! Halo? O nie, to jest jakaś tragedia. Dlaczego mi się takie rzeczy przytrafiają?